Witamy w serii filmów marki New Holland pod tytułem How To. Ten film omawia sposób używania funkcji dynamicznego zatrzymywania i ruszania w ciągnikach T6 z przekładnią Dynamic Command. Dynamiczne zatrzymywanie i ruszanie jest nowoczesną funkcją hamowania ciągników z przekładnią Dynamic Command. Umożliwia ona operatorowi zatrzymanie ciągnika poprzez naciśnięcie samego pedału hamulca i ponowne ruszenie po jego zwolnieniu. Ta funkcja szczególnie sprawdza się przy pracy z ładowaczem. Aby wejść do menu dynamicznego zatrzymywania i ruszania, naciśnij ikonę z kołem zębatym u góry z lewej strony monitora IntelliView 4 lub przycisk na klawiaturze. W menu dynamicznego zatrzymywania i ruszania są do wyboru cztery ustawienia: off, low, medium i high. Umożliwiają one operatorowi określenie siły hamowania potrzebnej do zatrzymania ciągnika. Przy wyborze ustawienia low siła hamowania jest niska. Ustawienie to sprawdza się przy belowaniu, gdy ciągnik musi się często zatrzymywać. Wybór ustawienia high powoduje znaczne zwiększenie siły hamowania. Można go na przykład używać przy pracy z ładowaczem, kiedy ciągnik musi płynnie podjeżdżać do 100 subeli. W celu demonstracji działania wybiorę w menu ustawienie low i zatrzymam ciągnik przy użyciu samego pedału hamulca.